to jest program Z Plus Plus, jestem Jerobik Bożdorski, to dzisiaj w programie. Statystyki zarażeń koronawirusa nie piszą dobrych scenariuszy, najwięcej znowu w województwie mazowieckim i województwie śląskim. Jest zgoda, gotowanie pod Sarkowiańskiemu będzie również puszczane na kanale ZAP Media. I program ZAP News, najpopularniejszym programem informacyjnym telewizji fikcyjnej. Jakie są sukcesy o tym wydaniu? Dzisiejsze zakażenia koronawirusa to 29 100 nowych przypadków, najwięcej w województwach mazowieckich, śląskim, małopolskim, dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim, podkarpackim, łódzkim, zachodniopomorskim, lubelskim. Sytuacja jest poważna, coraz więcej osób ląduje na kwarantannę i scenariusze nie piszą dobrych scenariuszy. Jeżeli chodzi o zmarłe osoby, są to dwie osoby. Popularny program kulinarny Serak Media S.A. Gotowanie po Sarkowiańskiemu dostał ZAP Media Czoport, dostało zgodę na emisję tego właśnie programu kulinarnego. Chodzi o telewizję ZAP Media. Program kulinarny będzie wypuszczany na kanale ZAP Media o godzinie 15.00. Tuż przed programem, o 14.55, tuż przed programem ZAP News. No a na koniec podziękowania. ZAP News Plus po raz kolejny stało się najpopularniejszym i najrzetelniejszym programem informacyjnym telewizji fikcyjnych. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni i chcemy Państwu za to wszystkim podziękować. Niezależnie czy to jest Rosja, Węgry, Ukraina, Traen, Serkowia czy Flapowo, czy to Polska nawet. Wszyscy i wszystkim i tak bardzo dziękujemy. A dzisiejsze wydanie ZAP News Plus to już wszystko. Jutro zapraszamy na program SG o poranku, który poprowadzi dla Was Serek Bożdarski. A u mnie to już wszystko. Dziękuję Państwu i miłej nocy. Dobranoc.